Hej wszystkim, to będzie druga część tego filmiku, który wcześniej musiałam przerwać, bo trochę było. Bo trochę odrobinkę za długi, tak o jakieś 15 minut. Więc to będzie druga część i. To co tam chodzi? I mam nadzieję, że Wam się będzie spodobało i przepraszam, że inne światło i tak w ogóle, ale dopiero teraz jak go edytuję, zorientowałam się, że tak jest, więc. Miłego oglądania ponownie. Oto mam kartkę, na której napisałam sobie kilka rzeczy, o których chciałam też powiedzieć. Jedną z nich są konie, ponieważ w tym roku jakoś. W zeszłym roku też, ale w tym roku zaczęłam naprawdę chodzić tak często do stajni, w ogóle na konie i chodzę 4 razy w tygodniu i mi się naprawdę to spodobało. Nie wiem czemu akurat w tym roku, chodzę już od 5 lat, ale w tym roku. Po prostu w tym roku zaczęłam tak pracować, wiecie? Podobno mi się naprawdę charakter zmienił i sądzę, że to jest częściej przez YouTube'a. Ale podobno się zmieniłam i jestem bardziej stanowcza do tego i przez to, że naprawdę było dużo negatywnych komentarzy, było dużo osób, które mnie naprawdę nienawidzą. Nie wiem czemu, ale było dużo osób, które mnie nienawidzą. I przez to, że wiedziałam, co oni piszą, jakby się wzmocniłam tak bardziej i jestem bardziej odporna na rzeczy tego typu. I przy koniach sądzę, że takie rzeczy też są nawet dobre, ponieważ trzeba mieć jakby trochę kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. I na przykład tak samo jak to jest tak na YouTubie, muszę kontrolować nad moim życiem, co wam mówię, czego wam nie mówię. I to jest takie, według mnie to jest coś, ma to coś związanego, wiecie, coś tak, no. I następną rzeczą, którą wam pokażę, czemu mówię co? Przepraszam, jak, wiecie, jak już coś mówię, to później tak samo i no, teraz wam powiem o porannych prysznicach, ponieważ wcześniej nie miałam łazienki, tak naprawdę miałam jakoś 2 lata temu miałam, ale się zepsuła i trzeba było ją naprawić i teraz jest odnowiona cała, widzieliście ją i jak nawet, co już mówię, ale jak wstaję rano nawet do szkoły, ona jest obok i mogę w szybki prysznic wziąć taki ciepły, czy zimny, nie wiem jak to woli. Ale ja czasami robię zimny, ciepły, zimny, ciepły. Zależy jak mi się chce. Tak czasami mam ochotę na zimny prysznic i jakoś te polubiłam je, bo wcześniej, wiecie, musiałam chodzić na górę do rodziców, do ich łazienki na górze, co było dość męczące, więc teraz biorę prysznic naprawdę bardzo często, tak czasami mi się zdarzy 3 razy dziennie, wiem, coś dziwne. A na, jeszcze teraz wam powiem o pokoju, ponieważ jak się kręci filmiki na YouTubie, widać cały pokój, widzicie go. I on, gdybym miała taki totalny bałagan, nie wiem czy widzicie, ale mam wszystko poukładane, nic na podłodze, co kiedyś miałam. Kiedyś było bardzo, bardzo często, że wchodzicie do mojego pokoju i jest bałagan taki, że nie da się przejść. I to było, bo nie, jakby. Ja lubiłam sprzątać, ale że nie, wiecie, jakoś tak nie miałam ochoty, bo nie miałam potrzeby. I sprzątałam jak mi się chciało i tak dalej. Chociaż jestem dość taką osobą, która trzyma, lubi porządek, ale teraz skoro kręcę, muszę mieć porządek, więc bardziej dbam o pokój Więc po prostu bardziej dbam o niego i wszystko bardziej zorganizowane niż wcześniej. Chociaż sobie poprzestawiłam ostatnio i nadal nie wiem co jest w którym pudełku, ale tak poza tym jestem bardziej zorganizowana. I po prostu ten 2011 był takim rokiem, w którym na przykład w pokoju dużo się działo, bo były remonty, inne rzeczy, ale teraz przez to chyba jestem bardziej zorganizowana z tym. Jeszcze, o tak, i powiem wam o tym Polyvore, bo ponieważ robiłam w tamtym roku 2 konkursy z nim, jakoś na początku, jak zaczęłam YouTube'a i ostatnio. I sama zaczęłam go częściej używać, jakoś sprawia mi to teraz więcej przyjemności, jak się naprawdę nudzę, to robię. I nie umiem robić tych outfitów tam tak naprawdę, tak cały czas jeden po drugim. Muszę na przykład robię jeden, czekam tydzień, robię drugi i wtedy mam tak bardziej więcej pomysłów. Chciałam wam pokazać moje mokasyny, które kupiłam. Większość z was je widziało, przepraszam. Większość z was je widziało, są takie skórzane, ale nie mogłam ich znaleźć. Na pewno gdzieś je włożyłam do któregoś pudełka, którego jeszcze nie znalazłam po tym remoncie i
Mokasyny w tym roku jakoś mi się naprawdę spodobały. Zaczęłam, są takie bardzo wygodne, tak samo jak te buty, które wam wcześniej pokazywałam. Wcześniej myślałam, że to jest taka totalna wiocha nosić mokasyny, ale w tym roku jakoś teraz inaczej w ogóle patrzę na wszystko. Sądzę, że na przykład od początku, kiedy zaczęłam kręcić filmy, zmieniłam się, powiem wam, zmieniłam się i to jest na pewno przez was, ale nie wiem, czy w dobry sposób się zmieniłam. No i dalej, tak powiem wam, o uczeniu się, bo wcześniej zawsze się uczyłam, miałam taką chęć, już teraz jakoś od września mam mniej ochoty, ale przez to, że właśnie kręcę na YouTube'a filmy, właśnie siedzę po nocach, wgrywam te filmy, kręcę i tak dalej, a wiecie, to jest trochę... No i po prostu trzeba tak z tym uczeniem się, dużo się uczyłam, miałam dobre oceny, ale zauważyłam, że w tym roku jest trudniej, są takie inne grupy z tych wszystkich chemii, biologii, fizyki i tak dalej. I jestem, na przykład z matematyki mam największe problemy, ponieważ mam pechową nauczycielkę, która szczerze nie umie uczyć i od biologii tak samo mam takiego nauczyciela, który nas uczy z kartek. To jest takie, tu wiecie, trudno się nauczyć i ja cały czas walczę, żeby zmienić nam nauczycieli. Nie wiem jak inni, ale ja tak, bo chcę się czegoś nauczyć. Ja jestem w szkole, żeby się uczyć, bo nie mam żadnych zbyt wielu przyjaciół, tam mam Igę tak naprawdę i nie ma innego sensu, a moja szkoła jest dobra, więc chyba warto się uczyć w dobrej szkole. Nie wiem, czy rozumiecie. A w każdym razie teraz znowu od stycznia, jak idę do szkoły, mam zamiar się uczyć i w ogóle muszę wam powiedzieć o tym, że będę musiała trochę takie, wiecie, zastopować z YouTube'em, bo w lutym mamy trochę egzaminów jakichś, takich próbnych, coś takiego, więc muszę się poduczyć tej matmy i biologii, tak, matmy i biologii przede wszystkim. No, więc trochę będę musiała tak, będą rzeczy. Wiem, że teraz rzadko nagrywam filmy, ale niestety po prostu czasami nie wiem, co nagrać. Wy mi mówicie, ale to są takie rzeczy jakieś. Ja, na przykład pytaliście mi się o święta i tak dalej, ale ja jestem osobą, która nie obchodzi, znaczy powinnam obchodzić ze względu na religię, wiecie, takie święta różne, ale jakoś ja nie rozumiem tego całego świątecznego, przykład na Boże Narodzenie. Nie rozumiem tego dawania prezentów i tak dalej. Według mnie to jest bez sensu, ale nie będę się teraz o tym mówić. No i więc teraz będę trochę rzadziej nagrywała filmy, ale będę próbowała, obiecuję, będę w każdej wolnej chwili próbowała coś zrobić, chyba że jak teraz będzie mnie głowa bolała, ale chciałam nagrać filmik, ponieważ długo mnie nie było i byłam na wakacji i tak dalej. No i jeszcze ostatnią rzeczą, o której wam powiem, to jest autobusy, tak, komunikacja miejska. Bo nie wiem, czy to jest wina Igi, ale teraz jakby mam z wieloma osobami zaczęłam jeździć autobusem, jakoś się nie boję, bo wcześniej miałam taki jakby, to była nawet fobia, bo bałam się autobusów, nie wiedziałam, nigdy nie wiedziałam, co jest w środku. Moi rodzice zawsze mówili, że wiecie, żebym nie jeździła i tak dalej, bali się, nie wiem czemu tak, ale bali się i nie, jakby średnio byli zachwyceni, że jeździłam i na takie rzeczy, ale chyba jakoś z Igo, jak zaczęłam jeździć, to teraz zaczęłam częściej jeździć autobusem. No i co wam jeszcze powiedzieć? Okej, ja już muszę właściwie kończyć, bo mi się zrobiło gorąco, nie wiem czemu. I muszę poukładać rzeczy, które wam pokazywałam i zrzuciłam, ale jeszcze zrobię filmik, powiem wam o spotkaniu w styczniu, które będę robiła w Warszawie, bo chcę się z wami spotkać oczywiście, żeby poznać was, kim jesteście, te osoby, co mnie oglądają. I będzie jakoś w styczniu, mam daty 14-15, to jest weekend, później jest chyba 21-22 i 28-29 do wyboru i nie wiem, która z tych dat. Na Facebooku zrobiłam takie jakby głosowanie, która z nich jest najlepsza, więc jeśli macie mnie na Facebooku, to powiedzcie mi, bo to jest naprawdę przydatne, a muszę się jakoś zorganizować.
i później będzie, żeby jakieś pomysły, co my tam będziemy w ogóle robić. No, kończę już i dzięki za oglądanie. I jeśli mnie jeszcze nie subskrybowaliście, to subskrybujcie teraz, polubcie filmik, jeśli go lubiliście i dodajcie komentarz, bo potwierdzam, że wszystkie je czytam, muszę je czytać, dlatego mam to, żeby akceptować komentarze i ten odrzucać, bo wtedy jestem zmuszona wszystkie czytać, co bardzo lubię, a czasami mam mniej ochoty, więc jest to dobra rzecz. No i pa pa, ale chcę jeszcze z wami rozmawiać, dobra, pa, już koniec.